Sprzeciw wobec napływu imigrantów do Polski, suwerenność na arenie międzynarodowej, obniżenie i uproszczenie podatków oraz ograniczenie liczby urzędników to najważniejsze postulaty partii Korwin, które przedstawił w Łukowie przewodniczący ugrupowania Janusz Korwin-Mikke. Konferencja prasowa z udziałem szefa partii i dwóch kandydatów na posłów Adriana Zakrzewskiego i Wojciecha Oskroby odbyła się w poniedziałek 12 października w Centrum Rozrywki Arkabos w Łukowie. Proszę Państwa, partia Korwin startuje pod tą nazwą po raz pierwszy w wyborach. Liczymy na wynik bardzo przyzwoity. Ostatni sondaż, prawybory w Chojnicach dały nam 11%. To nie jest jeszcze to, co byśmy chcieli, ale zawsze mamy parę razy więcej niż pokazują sondaże, a sondaże dają nam w tej chwili około 5-7%, więc myślę, że będzie dobrze. Proszę zauważyć, że w ogóle nie jesteśmy pokazywani w telewizjach, w reżimowej, nawet w innych też, koncesjonowanych telewizjach. To samo co w USA się dzieje, że prawica jest dobrze widziana w mediach lokalnych, natomiast centralnych, opanowanych przez takie kręgi, prawda, postępowe, to prawica jest widziana bardzo źle. Janusz Korwin-Mikke w obecności kilkudziesięciu sympatyków swojego ugrupowania przekonywał, że głoszone przez niego postulaty nie zmieniają się od lat. Polityk opowiada się za maksymalną likwidacją dziedzin, w których czuć interwencję państwa. Radykalne zmniejszenie liczby urzędników, którzy nami rządzą, minimalne podatki, chcemy likwidacji podatków dochodowych, podatku od kupna sprzedaży również. Uważamy, że państwo powinno się skupić na tym, na czym się musi zajmować, no bo tego sobie sami ludzie nie załatwią. Powinno się zająć wojskiem, policją. Wierzymy w człowieka, a nie w urzędnika, który za człowieka coś załatwi. Jak urzędnik załatwia coś za człowieka, no to załatwia to nie tak dobrze, jak człowiek sam by załatwił, a jeszcze poza tym kosztuje. Prawda? Jednym z postulatów partii Korwin jest zwiększenie wydatków na obronność i służby mundurowe przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań na inne dziedziny gospodarki. W polityce zagranicznej ugrupowanie opowiada się natomiast za, tu cytat, przywróceniem suwerenności Polsce. Zdaniem Janusza Korwina-Mikke obecne rządy są bowiem na usługach Brukseli lub Waszyngtonu. My jesteśmy za pozostaniem w układzie Schengen, żeby była wolność podróżowania. Jesteśmy za pozostaniem w europejskim obszarze gospodarczym, żeby towary też jeździły bez przeszkód. Ale po co mamy podlegać władzy tych biurokratów z Brukseli? Ja tam siedzę, to są wariaci, niech pan mi wierzy. Ja z nimi rozmawiam, to są wariaci. Przewodniczący partii Korwin skrytykował w Łukowie obecny układ polityczny rządzący naszym krajem. Jego zdaniem u władzy są wciąż ci sami ludzie zmieniający jedynie ugrupowania w zależności od koniunktury. Chcemy zwrócić uwagę, że znajdujemy się w rękach spiskowców Okrągłego Stołu, którzy się umówili, że będą oszukiwali ludzi, że mają jakiś wybór. Teraz umowa jest raz rodzimy my, raz wy, raz my, raz my, wy, raz my, raz wy i nic ma chyba się nie zmienić. Przypominam, że Platforma Obywatelska udawała partię liberalną i niczego nie zliberalizowała. PiS udawało partię, która ma dbać o suwerenność i jak widać to PiS podpisało traktat lizboński, PiS go negocjonowało, PiS za nim głosowało, PiS to Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński, który zlikwidował suwerenność Polski. Także te partie tylko udają, że czymś się różnią. Natomiast my się różnimy i dlatego właśnie nas telewizje nie pokazują, bo my chcemy obecne państwo polskie zastąpić normalnym państwem polskim. Tematem, który poruszyła na konferencji prasowej redakcja Magnes TV jest kwestia przyjęcia imigrantów także i do Łukowskiego Ośrodka dla Uchodźców. Janusz Korwin-Mikke stwierdził, że tego typu placówki powinny być zlikwidowane, a imigrantami nie powinno zajmować się państwo. Jak było powstanie, to Polacy uciekali na wielką emigrację, jechali do Francji, Anglii, nie było żadnych ośrodków dla uchodźców. Oni sami musieli dawać radę i tak powinno być. Dlaczego ci ludzie mają w jakichś ośrodkach? Po co tworzyć te ośrodki? To właśnie przykład działalności państwa, które chcemy zlikwidować. To nie państwo powinno się tym zajmować. Państwo, jak mówił Ronald Reagan kiedyś, prawda? Państwo nigdy nie może problemu rozwiązać. Państwo tylko może problem stworzyć. Na poniedziałkowym spotkaniu było obecnych kilkadziesiąt osób, które miały możliwość zadawania pytań. Jak przekonywali lokalni działacze partii Korwin, spotkanie z Januszem Korwinem-Mikke było rekompensatą za niezrealizowaną wizytę polityka podczas wiosennych wyborów prezydenckich.
Teraz na finiszu kampanii wyborczej do parlamentu wizyta prezesa partii Korwin odbyła się bez żadnych przeszkód.